Krakowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nakłaniania do popełnienia zbrodni i innych przestępstw przez pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie PROK. Janusz Hanatko. Sprawa dotyczy wpisu na temat śmiertelnie postrzelonego przez antyterrorystę w piątek podczas próby zatrzymania jednego z pseudokibiców. Prokuratura rejonowa wniosła apelację od kwietniowego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach, który skazał na 25 lat więzienia Piotra K., oskarżonego. Zdjęcie kibica i napis „Rzeki spłyną krwią tych, którzy uśmiercili naszych braci”, pojawiło się w niedzielę na profilu Stowarzyszenia Kibiców. Prokuratura informuje, że postępowanie może dotyczyć także innych przestępstw. Artykuł 255 Kodeksu Karnego, mówiący m.in. o nawoływaniu do zbrodni, mówi także o sankcjach za publiczne pochwalanie przestępstwa. Za nawoływanie do zbrodni grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, za pochwalanie przestępstwa – kara do roku więzienia. Jak podało Radio Muzyka Fakty, skandaliczny post zniknął już z profilu stowarzyszenia, o incydencie powiadomiony został administrator portalu. W piątek prokuratura poinformowała o zatrzymaniach w śledztwie dotyczącym grupy pseudokibiców zajmującej się uprowadzeniami dla okupu. W trakcie zatrzymywania jeden z pseudokibiców zaatakował funkcjonariusza policji, usiłując wyrwać mu broń i oddać strzał w stronę innego funkcjonariusza. W odpowiedzi policjant postrzelił napastnika. Mimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej podejrzany zmarł. W śledztwie zatrzymano łącznie 6 osób. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty uprowadzenia ze szczególnym udręczeniem i rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jednemu z tych podejrzanych dodatkowo zarzucono posiadanie znacznej ilości kokainy. W toku śledztwa zatrzymano także inne osoby, których rola jest obecnie wyjaśniana.